oczy. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on paśnie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i wprowadź go tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaź go. To ten. Wziął więc Samuel rąk z oliwą i namaścił go po środku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pana opanował Dawida. Oto słowo Boże. Panem pasterzem nie brak mi niczego. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u niej się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje się Chrystus. Oto słowo Boże. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia.
splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w zatoce Siloam, co się tłumaczy posłanie. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i rzecze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni krzyczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszy, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszy rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może uczynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, bym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę. Siostry i bracia, obecna sytuacja jest niewątpliwie bardzo trudna, w dodatku niebezpieczna. Niewskazane jest stawianie swoich mądrości powyżej pasterzy Kościoła, czy przeglądanie gdzieś na Facebooku wątpliwych objawień prywatnych na temat, że ta sytuacja to na pewno koniec świata. Koniec świata aniołowie kiedyś obwieszczą nam trąbami. A na razie mamy okazję przeżyć najpiękniejsze rekolekcje wielkopostne w swoich domach, ale potrzeba do tego naszej współpracy, a także jednomyślności. Jeżeli pozostaniesz w domu, to wykorzystaj czas dany przez Pana Boga na modlitwę. Może wreszcie odmówisz różaniec, albo zaprosisz do wspólnej modlitwy kogoś z rodziny, kto może już dawno zapomniał, gdzie jego kościół parafialny. Gdy pozostaniesz w domu, pamiętaj o niedzielnej Eucharystii. Znajdź transmisję mszy świętej na żywo i rzeczywiście łącz się ze zgromadzeniem liturgicznym poprzez odpowiedzi, śpiewy, postawy i gesty. Zaproś do tego swoich domowników. Jeśli pozostaniesz w domu, to czytaj i ucz się. Nie marnuj czasu. Ponadto wszystko czytaj Pismo Święte, na którym być może zgromadziło się kilka bądź kilkanaście centymetrów kurzu. Jeśli pozostaniesz w domu, to skorzystaj z internetowych rekolekcji, których jest przecież cała masa i dostosowane do każdej grupy wiekowej. Odpraw prywatnie drogę krzyżową, gorzkie żale, odmawiaj koronkę. A jeśli ktoś nosi w sercu pragnienie spowiedzi, a od tego może zależeć nasza wieczność, to może uczynić to w kościele z zachowaniem oczywiście wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny. Spośród 10 panien w przypowieści Jezusa tylko 5 było roztropnych i tylko roztropne weszły na ucztę swego Pana, a nierozsądne zostały na zewnątrz.
Wykażmy więc naszą roztropność i miejmy ufność w nieskończoną dobroć Boga i mądrość Kościoła. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych wiecznego w przyszłym świecie. Pan Bóg udziela nam nie tylko swoich darów, ale kieruje do nas także swoje słowo. Prośmy Go o potrzebne łaski za wyznawców Chrystusa, aby w czasie Wielkiego Postu często znajdowali czas na czytanie Pisma Świętego. Ciebie prosimy, zagłuchoniemych, aby jak najpełniej dane im było poznać Pana Boga i doświadczać Jego miłości. Ciebie prosimy. Za tych, którzy w swojej pracy posługują się Słowem Pisanym, aby przekazywali w nim prawdę i wartość, która niesie Ewangelia. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, Józefę Franciszka Agata, Halenę Józefa Kutów, aby Pan Bóg otworzył dla nich bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy wsłuchując się w głos Pana Boga, potrafili odczytać Jego wolę i według niej postępowali. Ciebie prosimy. Boże, dziękujemy za Twoje dary, dzięki którym możemy bezpiecznie kroczyć drogą zbawienia i za słowa, którymi pouczasz nas, jak mamy właściwie postępować w życiu. Tobie chwała na wieki wieku. Panie nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na ofiarę, która nas uzdrawia i pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z należytością i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pana z Wami, Górę serca,
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Za prawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosiernie Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, lecz miał światło życia. Przez sakrament Chrztu Świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy byli dziećmi światłości. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśnią. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi, wołając: Święty, święty, święty. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Józefie i Franciszku Agata, Helenie i Józefie Kudro. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce weszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą Dziewicą Marią. Z Jej oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Thank you.
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz nad wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Oświeć nasze serce światłem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia i informacje parafialne. Nad
dzisiejszą środę, 25 marca, obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Początek modlitw duchowej adopcji dziecka poczętego, złożenie przysięgi, odmówienie modlitwy na mszy świętej o godzinie 18. W związku z odwołaniem rekolekcji parafialnych, rekolekcyjne przemyślenia od niedzieli do środy na stronie internetowej naszej parafii. Jednocześnie prosimy o skorzystanie z sakramentu pokuty w ciągu tygodnia. Jesteśmy w konfesjonale codziennie przed ranną mszą świętą mniej więcej 7:15 i po południu od godziny 17. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu pańskiego złożone przez mieszkańców sołectwa. Tą żeby 460 zł z reszczyn małych, 200 zł z reszczyn dużych, 298 zł i te ofiary złożone do skarbony przy krzyżu adoracji. Także minioną niedzielę zbieraliśmy ofiary na pracę gospodarczą. Zebraliśmy 708 zł 20 groszy. Także Bóg zapłać. Przypominamy, że od 15 marca w niedzielę dodatkowa msza święta o godzinie 16. Szczegółowe informacje na temat zmian w funkcjonowaniu parafii w dobrocie parafialnej i na stronie internetowej. Zamówione msze święte odprawiamy w wyznaczonym terminie. Kochani, jak wiemy praktycznie od tej mszy świętej, ale od niedzieli do środy, jak wspomniałem, mieliśmy przeżywać rekolekcje parafialne. Zaistniałą sytuacją zostały one odwołane. Każdy, kto zamawiał intencje mszy świętych na te dni rekolekcyjne, to te msze święte będą odprawiane trochę w innym porządku godzinowym. Także prosimy, aby się z tym zapoznać. To wszystkie ogłoszenia i informacje. No dobre przeżycie niedzieli, Dnia Pańskiego, tydzień pracy, tydzień obowiązków na nasze wspólne dbanie o siebie, byśmy potrafili jakoś w całym tym, co się wszystko wydarzyło, przetrwać i dobrze funkcjonować. Polećmy się o opiece i sprawiedliwstwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Obygo Bóg pokromić Cię raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć na piekła. Najświętsze serce Pana Jezusa, Królu Polski, przypomnisz tylko, że codziennie o godzinie 20:30 to jeden z księży w kościele odmawiamy modlitwę różańcową. Zachęcamy też, aby w swoich domach włączyć się duchowo z nami w tę modlitwę różańcową. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono nas prowadzi, umacnia i przy nas pozostanie. Pan z nami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Spokojnego wieczoru i dobrego tygodnia wszystkim.